Wow, Boziu. Co tu się odwaliło? Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Minęły tutaj takie 4 latka, bo żeby tą planetę ogarnąć po tej wojnie, to moja żona błyskawiczna. I tak dalej. To długa odbudowa, długa odbudowa. Natomiast dłużej niż ta cała wojna trwa. Jeśli o to chodzi. Oni do Cisu nagrodę łączyli, po czym wyszli. W ogóle właśnie powstał Jedi Order. Właśnie upada Jedi Order. Czyżby rozkaz 66 już był? Ano. Nie no, to wychodzi, że wojna się w dobrym momencie zaczęła. To po prostu konfederaci tak przegrywają jak u nas, kurde, w parlamencie. Przez wybory. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że przegrywają. Szkoda, że tu przegrywają, bo tu akurat mieli rację. No, dobra. Ale widzę, że zaraz będzie pierwszy ten. Ten zreformowany. Zgadza się tutaj. Okej, okay, czym to się. A, 66 to było, żeby tych dowódców chyba zabić, a to było, żeby wybić ich w świątynię. Dobra. Okej. Okay. Jest to. Możliwe, powiedzmy. Podejście. No dobra, to chyba. Imperium nie będziemy chcieli walczyć najpierw, tylko z resztkami konfy. Separatystów trzeba dobić. No. Tuku. No aż jak widzicie, mam jedną armię komandosów mandaloriańskich. Komando gotowe. Druga jest do obrony póki co, ale też będzie potem do ataku. I mamy jeden potężny czołg. Bo uznałem, że trzeba mieć jakieś siły pancerne, bo tak. Przemysł nam zasuwa. Nauka rozwija się. Dodatkowy slot badawczy mamy. W ogóle to miało być tak, że miało nie być. Tego odcinka coś nagrałem, ten odcinek już jakby. Bardzo krótki, bo tam 5 chyba minut czy 6 zajęło to. Bo crashowało, ale udało mi się po dłuższym czasie naprawić to wszystko. Przeskipowałem trochę do przodu najpierw, żeby zobaczyć. A potem się nic nie działo, żadne eventy nie wyskakiwały. Tak naprawdę co chwilę jest tylko o tym, że jakaś tam planeta dołącza. Gdzie ona była? O, że ci dołączają do wojny, do Republiki, potem wychodzą z niej i tak na zmianę. No, konfederaci możecie zobaczyć, że już padli praktycznie wszędzie, bo. Tu zostali, tutaj, tu resztki banku się bronią. Ej, to jest moja gildia handlowa, którą miałem atakować? A nie, tu jest, dobra. Tu jest, dobra. A na pewno chciał te trzy planety zaatakować. Te dwie w pierwszej kolejności. Potem skoczy na gildię. A póki co dostarczamy sprzęt. Właśnie. Umbara może? Jak wygląda ich ta wojna w ogóle? Tu to wiadomo, kto z kim walczy akurat. A tu? To jest stara zasada, że każdego trzeba. Okej. I to znaczy, że im można by pomóc. Kurde, mają już rebelianckie mundurki. A dopiero się Imperium formuje. Dobra. Ja się chciałem powiedzieć, że pewnie zaraz padnie Jedi Order. Darth Vader, Palpatine. Dobra. Jeśli chodzi o to, to kończymy robić stal z Beskaru. To można by sobie. Szkoda, że to nie można skipnąć. A no i trochę skrzeniem z jedną rzeczą, bo jakbym zrobił to. Bo chciałem tą dotknąć, tak? To się zgadza. A jakbym zrobił to. To wtedy dostałbym to do odblokowania. Że mógłbym dodatkowe rzeczy dostać, typu.
dodatkowe surowce, no i posłuszeństwo wszędzie oczywiście. Dodatkowa rekrutacja, dodatkowa dywizja, dodatkowa fabryczka, tak dalej, fabryczka. No i to bym na koniec dostał. I to jest spoko. No, ale poszedłem tu bardziej radykalną, powiedzmy, że tak się zaśmieję, ścieżką, gdzie jest czystość. Tak? Tu nie ma żadnego opisu, nie ma. Tak. A, jeszcze 10 dni. Zaraz zobaczymy, zaraz pewnie wujek Walpi ogłosi First Galactic Empire. I wtedy pewnie znowu skoczy copyrightowa muzyczka. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, Division Speed się przyda. A w międzyczasie to zróbmy. I zaraz trzeba się szykować na tą wojnę totalną, tak naprawdę. Dobra, minas mamy jeszcze na plusie. Co nam brakuje tak bardzo? Serio? To się zbugowało, żeby było śmieszniej. Nie wiem czemu. A no i tutaj nie można robić ciężkich tych samolotów, bo kombinowałem z tym. Tam jest ta zakładka uszkodzona niestety. Tutaj musimy mieć jakiś zapas, bo to też wariuje z jakiegoś powodu. Dobra, flota nietknięta przez nas i taka pewnie pozostanie przez dłuższy czas. To jest spoko, ale jeszcze nie teraz. Ruszać na Hondo. Jolo, łapnę ich trochę. Oni biorą bardzo dużo od nas surowców, jak kojarzę. Nam naszej gospodarce to trochę zaszkodzi, jak kojarzę. Z każdą chwilą gram, tu widzę coraz więcej błędów, to nie jest dobre. Machnij to. My to mogą zrobić też. Dobra, nie ma rakiet z tego co widzę, więc nie ma co sensu tego trzymać. Member of Galactic Senate, to jesteś powalone z tym wszystkim. Nie resistance. Tak, bo mamy wszystko w sumie, łącznie z księżycem patrząc. Wszystkie chyba rodzaje surowców? Czekajcie, 4. No my nie ma. Fajs. A to tu zdobędziemy. Wtedy będziemy mieli naprawdę wszystko. Anuluj mi to, bo nie to kliknąłem. To chciałem, o. Flota. A jak już mowa o flocie i wywiadzie. Dobra, jeszcze robi. Jak ja nazwałem nasz wywiad? Banda, okej. Nice. Super, że są. Pytanie, co ja mam z nimi zrobić teraz? Super, że to się tak szybko leci. Dobra, a teraz tak serio, czym wy jesteście? Takie tam sobie mają jednostki wsparcia, okej. Okay. Nie mogę nawet nic z nimi zrobić. Okej.
Hondo, Hondo, Hondo. Mój stary przyjacielu. Idę po ciebie, chłopie. Tak, wszystko? Wszystko. Super. To jest armia number 3, tak? Kujeczki? Tak, trzecia armia to będzie, czyli trójkę macie. Gdzie tu? W stolicy się będą. W stolicy będą się respić. Tu będzie wystawianie zrekrutowanych jednostek. Ja nie wiem, po co kamandrzy. Mogłem ich dać. Bo oni planu nie mają, to dlatego. Dobra. Tutaj niech podejdą już nasi i się czują do wielkiej ofensywy. A ja muszę, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. 24 dywizje możemy rzucić jednocześnie, ale problem polega na inny. Ładnie, o tutaj. Trzeba to zrobić, żeby można było dwa desanty na raz robić, a nie jeden. Dobra, jesteśmy gotowi atakować Hondo. Właśnie to zrobimy tak naprawdę. Taśka, Lallais. Nie mam nikogo. Tak naprawdę z Alaisów żadnych. Ale spoko, możemy. On nie ma żadnych dywizji? On nie ma żadnych dywizji. Nawet jednej. Serio? Aha. Trochę jestem zawiedziony. To była błyskawiczna wojna. Wiesz, ja powinienem to podbijać, czy powinienem to popytować? Wiecie, że ja teraz nie wiem? I ona najwyżej jest popytowana wtedy surowców. Dobra, tak zrobimy. Surowce. Tak zrobimy, nie, coś ich mu zostawmy tam może. A to jak to działa? A, bo to na określony czas, dobra, to będzie nasze. Ale. Kurde, zrobić z nich całą strefę zdemilitaryzowaną? Nie. Wojskowych trochę mają, to niech klepią szpej. Co z tego wyszło w sumie w tym momencie? A, druga armia. Dwadzieścia dni. Wy? Przestańcie się szkolić. No tak, jedna to ich ta baza. Wielki kompleks. A drugie to chyba była jakaś placówka, jeszcze mieli na tej planecie. W sumie kilka ich chyba mieli.
A właśnie, bo są tarcze te. Przecież nie można ich budować, ale można je posiadać, coś takiego. Muszę zaraz zobaczyć, co to jest to. Jarbomb, nie. No w sumie, nuki bo masowo zrzucili imperialni na Mandalor właśnie, jakby ktoś był ciekaw, czy istnieją nuki w świecie Gwiezdnych Wojen. Tak. Jakoś tam się trochę inaczej nazywały, bomby jakieś tam. Przeciwko komu walczy? Nie, to się za bardzo schrzaniło, naprawdę. Imperium Galaktyczne, Tarik Fate. Było śmiesznie, ten gościu chyba gdzieś byłby jeszcze. A, bo to tyle wpierdziło tych. Wait, czy ktoś inny. Jak to działać ma? No to jest jakiś błąd ewidentnie chyba. Czy ktoś, był jakiś gościu, który mógł obalić imperatora, zostać samemu imperatorem? Kurde, Genosis się broni jeszcze. Techno Union tutaj. Tak, dwie planety na południu się bronią tak naprawdę. Poza tym broni się Umbara, bo się wykonała tamtych. Tu się też broni Techno Union. Jedyna planeta w korze chyba jeszcze, która się broni. Ta. W Midrimie się broni ile? Tylko Umbara? Quaren? I tutaj walki trwają o... Brando żyje. Natomiast... Na Outrimie to tutaj trwają walki. Tutaj widzę, że wszystko git. Właśnie, ona się... Galaktycznej Republiki... Galaktycznego Imperium teraz. Czy oni... mają... Tarkin. W sumie to nie wiem jak on, ale na pewno Rex powinien zniknąć już. Jeśli zaś chodzi o tą stronę, okej. Duku Trench. Dobra, zrobimy teraz to, bo ja jakoś nie chcę super. Ani kredytów, ani rozwałki. Zrobimy plądrowanko, a potem będziemy resztę robić. Bo jakby tutaj nam naprawdę nie potrzeba, a tutaj zrobiłem w sumie tego. Nie będzie tak źle. Tu jest imperium do zniszczenia. A, wystarczy jedno lub drugie. No to nie musimy ich w ogóle tykać. Super. No dobra, ale skoro już Datumir możemy najeżdżać, no myślę, że nie ma co czekać. Faktycznie wjeżdżamy. O, mają jakieś dywizje. Dobrze, będzie do czego strzelać. Nocni bracia, nocne siostry. A, długo sobie powalczyli. Tu jest 30, tu jest 50, tak? Pany Datomir. Jedynka, jedynka, dobra. O.
No i tyle, nawet chwilę powalczyliśmy, to spoko. Jako, że oni walczyli, to może nawet zostawimy im trochę. Bieda. Surowców coś może weźmiemy? Symbolicznie może stąd. Wiesz. wciąż ta matka Talzin. Tak? Talzin, tak. Imperium to się. Jak to Imperium? O Boże, to Imperium. Korriban, czekajcie, a dobrze czytam? O, wróciło wywalanie się gry. Super, to jest to, czego potrzebowałem. Dobra, myślę, że na tym skończymy odcinek. Jak mi się uda, to będzie kolejny odcinek. Jak mi się nie uda i będzie znowu wywalało, to zobaczymy, czy będzie, czy nie zrobię po prostu nowej serii. Jeśli tak, to nowa seria, bo to była taka seria, która łączyła Star Wars i Hearts of Iron 4. No niestety, bo to jest trochę poharatane, jak widać. Więc wyglądałoby to tak, że Hearts of Iron 4 na Kaiser Reichu planuje nagrać jedną rzecz i może tam jako Set War też będzie jakaś, a na pewno Kaiser Reich, jedno państwo sobie upatrzyłem. Natomiast druga rzecz to jest Star Wars na Empire at War, na modzie Republic at War. No i pewnie z separatystami, bo chyba tam nie było jeszcze pomniejszych frakcji, tylko te dwie główne. Trochę szkoda właśnie, że w tych modach nie ma tych pomniejszych frakcji. Ja bym z chęcią zagrał. Więc myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. I do kolejnego odcinka albo kolejnych serii. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Hejo.